W Nysie są pionierami. Na początku do ćwiczeń wykorzystywali elementy miejskich zabudowań, trzepaki przy blokach czy place zabaw. Street workout to coraz popularniejsza w Polsce i znana na świecie dyscyplina sportowa. Na czym polega? O tym opowiedzieli członkowie nyskiej grupy zajmującej się tą właśnie aktywnością. W ubiegłym roku grupie Street Workout Nysa udało się przekonać lokalne władze, aby właśnie dla nich stworzono specjalny plac do nowej dyscypliny sportowej. Ale od początku, jak Street Workout trafił do Nysy? Inicjatorem utworzenia Street Workout Nysa jest Ludwik, a zaczęło się to tak, jak mnóstwo inicjatyw w obecnych czasach, od YouTube'a. Na wakacjach zobaczyłem filmik Franka Medrano, który jest jednym z czołowych przedstawicieli tego rodzaju aktywności. Określenie street workout powstało około 2009 roku, choć jego formuła uprawiana jest dłużej. Głównymi skupiskami ćwiczących są kraje byłego Związku Radzieckiego, takie jak Ukraina czy Rosja, ale także Stany Zjednoczone. Członkowie nyskiej grupy zapewniają, że w tej dyscyplinie nie ma większych ograniczeń, można zacząć w każdej chwili, a jeżeli do ćwiczeń podejdzie się poważnie, wówczas unikniemy ryzyka kontuzji. Zapewniają też praktyczne wsparcie. Każdy będzie mógł przyjść poćwiczyć, niezależnie od wieku. W razie potrzeby będzie można sobie pomagać, udzielać różnych porad osobom, które dopiero zaczynają, przez ludzi bardziej doświadczonych. Poza tym fajna grupa będzie, ponieważ będzie dużo osób. Będzie można się spotkać, porozmawiać, pomieniać się swoimi doświadczeniami. Jeżeli zachowujemy takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli rozgrzewamy się przed treningiem, nie wchodzimy od razu gdzieś najwyżej, tylko po prostu korzystamy z urządzeń, które są w naszym zakresie takim fizycznym, no to raczej nie, jest to dość bezpieczne. Nie występują tutaj dodatkowe obciążenia, prawda, bo ćwiczymy z własną masą ciała. Pompki, przysiady, podciąganie to tylko podstawy, bo jak się okazało, ćwiczenia można niemal nieskończenie modyfikować. W tym sporcie po prostu nie można się nudzić. Też zaczynaliśmy od zera, wiadomo, na początku jest trudno, dlatego łatwo można zrezygnować, poddać się, ale to jest piękne właśnie w street workoutie, że zaczyna się od jednego podciągnięcia, i wytrwale się pracuje, a później dochodzi się do 30-40. Nie są to, powiedzmy, określone jedne ćwiczenia. Zawsze można to udoskonalać i rozwijać się, powiedzmy, w danym ćwiczeniu, ale zawsze można coś zmienić, coś dodać i angażować już inne mięśnie. Plac do ćwiczeń street workout ma powstać już na wakacjach. Zajmować będzie około 15 na 15 metrów. Cena stworzenia przyrządów do ćwiczeń to około 46 tysięcy złotych. Jest to taka kwota, ponieważ potrzebne są atesty. Tak samo jak na plac zabaw chociażby, no nie można sobie postawić normalnie placu zabaw. Potrzebne są atesty, żeby to spełniało jakieś normy bezpieczeństwa. Członkowie Street Workout Nysa z niecierpliwością czekają na upragniony plac i zachęcają do wspólnych ćwiczeń każdego. Jak zapewniają, to świetne modelowanie sylwetki, poprawa samopoczucia, nawiązywanie nowych znajomości i satysfakcja, która pojawi się wraz z każdym wykonaniem trudniejszego ćwiczenia. Czekamy na termin tego realizacji, niech powstanie jak najszybciej. Zapraszamy wszystkich chętnych. Jak się już widzi rezultaty, to się staje tak jakby uzależnieniem i chce się bardziej i coraz bardziej się rozwijać, lepiej wyglądać. Chcemy zebrać grupę takich pasjonatów, do siebie przygarnąć. Może są lepsi, a na pewno są też. Wymienić się doświadczeniem i ogólnie praca w grupie jakby napędza. Sportowcom życzymy powodzenia i wytrwałości, bo bez wątpienia street workout wymaga naprawdę dużej determinacji. Choć wysiłek, jak widać, opłaca się, a efekty są piorunujące.